Jest z nami Tomasz Siemega, więc bramkarz drużyny Golden Drak. Cześć Tomek. Dzień dobry, cześć. Tomek, dzisiaj wygrywacie, ale zacznę od innej strony. Jak dzielisz obowiązki burmistrza i zawodnika w profesjonalnej, amatorskiej drużynie piłki nożnej? No jest to dla mnie duża przyjemność, bo właśnie bardzo dużo obowiązków służbowych związanych z obowiązkami burmistrza, a to, że mogę wieczorem przyjść tutaj do Was i zagrać w piłkę, to jest taką odskocznią i daje mi też dystans i dużo siły na następny dzień, żeby rozwiązywać kolejne problemy związane z moją gminą. Tomek, dzisiaj wygrywacie. To Wasz trzeci mecz, z tego co pamiętam. Jaki cel przed Wami w tym sezonie? Zawsze gramy o zwycięstwo i zawsze jak przechodzimy na boisko, to w naszej drużynie jest chęć wygrania i zdobycia mistrza FLS-u. Boisko weryfikuje wszystko i później musimy sobie też stawiać kolejne cele, ale jasna sprawa dla nas jest, że zebraliśmy się w tym sezonie po to, żeby osiągnąć jak najlepsze miejsce i iść wyżej. A Ty jak się czujesz osobiście i Twoja dyspozycja jak wygląda? Ja bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jesteśmy ze sobą już długo, mamy dość zgrany zespół, znamy siebie nawzajem, także bardzo dobra współpraca z obrońcami, z trenerem Trześniewskim, także bardzo fajnie. Co właśnie na Twoją dyspozycję mówi trener Trześniewski, bo to jest ważne. Trener Trześniewski jest bardzo wymagającym trenerem i wszystko zależy od meczu. Często jest tak, że motywuje nas pozytywnie, ale też gorzkich słów nie brakuje. Dzięki serdeczne. Dzięki.